Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Flag and Sorcery. I cóż, pomiędzy tym ostatnim odcinkiem, powiem wam szczerze, zrobiłem jedną rzecz. Pamiętam, co to było, chyba wysłałem jedną wyprawę czy coś. Tylko po to, żeby trochę zarobić na podbudowanie moralu w grupy. I tak, dzisiejszy epizod ma jeden szczytny cel. Pozbyć się Sowo człowieka, chyba tego nawet nie mogę nazwać. Ale tak, zanim coś, to musimy przygotować naszą ekipę dużo lepiej. Bo jak się okazuje, nasze wyposażenie nie jest koniecznie najlepsze. Idealnym przykładem jest chociażby... W sumie tutaj nie wiem, czy to jest dobry rynek, czy nie. Ale właśnie przykładem idealnym jest chociażby to, co my tutaj mamy. Proszę. Są różne wartości. Ale czy ta broń jest na pewno najlepsza? Tego nie wiemy. Więc... tak. Po prostu bez zbędnego gadania, pora sprawdzić, jakie mamy wyposażenie. Oczywiście zaczynając od Ediego, potem na Kazuki i innych. Aż zobaczymy, wiecie, co jest najlepsze i będziemy mogli przygotować lepsze ewentualnie rzeczy. Więc tak. Wiem, że może to się wam wydawać nudne czy coś, ale zacznijmy od Ediego na spokojnie i dobrze. 14-16 na hełmie. Będzie to naprawdę powolne, ostrzegam. 14-16 na hełmie. Przyzwoite. No tak, 14 obrony, 16 życia. 13 obrony, 8 życia na klacie. 13 i tutaj 8 jest minimum, a mieliśmy chyba 16. Okej, jeśli to było 13-16, jest tak jak dobrze pamiętam. Pora spróbować zaryzykować nową klatą. I mamy jakąś lepszą, więc tak, udało się. Jest to zdecydowanie lepsza klata. W innym kolorze, ciekawe. Ale tak. Trochę więcej życia, odporność na mróz, dużo więcej obrony. Więc jej, udało się. Spodnie mamy 14-24. Więc spodnie 14-24. Maks życia, trochę obrony. Przy czym prawdziwa kwestia jest taka, że hełm i spodnie i tak prawdopodobnie chciałbym przerobić. Więc nieważne co mamy. 12-16 to jest minimum. Zobaczymy, jakie spodnie dostaliśmy. 18-20. Nie będziemy mieli obrony. Jeszcze jest bonus do życia olbrzymi. A tak, mówiąc szczerze, obrażenia też są bardzo ważne, więc bierzemy to. No i czapka. 14-16. A tutaj będzie 10-15 minimum, więc nie ma co marudzić. Crafting. Jakie jest porównanie? O proszę. Zyskujemy na obronie. Także, no, masz garnka. Ciesz się. I w ten sposób też możemy już zafundować sobie trochę gotówki, sprzedając tamte śmieci. Ostatnim punktem, który musimy sprawdzić, bo musimy, jest jego broń. No, nie ukrywam naszej dnika, póki co nie chce mi się kontrolować. 24 i 4. Dobra, 24 4. 24 obrażenia, 4 siły. 24 4. Siła minimalna, obrażenia przyzwoite. No co dużo mówić. Mógłbym próbować mieczem, ale spasuje. Eddie jest w pełni sprawny. No w takim wypadku zapraszam teraz naszą towarzyszkę Kazuki. No i to też trzeba będzie zrobić. Nowe wyposażenie. Czapka 5-2. Fatalnie. Będziemy robić lepszym, ale najpierw jakieś wydarzenie. 3 miedzi, oczywiście, że dostaniesz. Żebyśmy dostali właśnie jakąś porządną kuszę. 22-16. Wow. Dobra. Jedna kwestia rozwiązana. Ale tak, czapkę robisz nową, bo tamta nie wyszła. I 7-10. Na razie wystarczy. Później może coś jeszcze pozmieniamy. Ale na razie wystarczy. I wiem, że się gubię, klikam w tej wewce. Tutaj mamy 11-2 oraz 6-2. 11-2, 6-2. 11-2. Zdecydowanie nie. Dobra, wyszło coś dobrego. I 6. To było najgorszej jakości, jaki mógł być. No. Dobra. Wyszło lepsze.
17, 13, 10. Więc bierzemy. I 20, 17, 5. Dobra. Więc nasza towarzyszka też jest wyposażona już lepiej. Mieczyk nadal zostawi na wszelki wielki. A z tym do widzenia. Nie potrzebujemy, jesteśmy bogaci z powrotem, więc jej. Delikatne odwiedziny spa. Oraz jakieś tam konkursy. W sumie mógłbym to kupić, ale i tak nie mogę. Spróbujemy. Spróbujemy obu wysłać. Bo każdy teraz w sumie... w sumie pasuje w innym. Są lepszeni, więc może coś lepszego będzie. I jak będzie, tak będzie, powiem wam szczerze. Nie mam zamiaru tym razem płacić za nich. Chociaż widzę, że mamy ostrą konkurencję. Więc może jeszcze nie wyjść. Ale tak, wiecie, próbować trzeba. Zawsze. Zawsze trzeba próbować. W szczególności mam nowe wyposażenie, tak całkowicie. I te niby łapówki są tanie, ale nie. Tym razem naprawdę chciałbym uczciwie zobaczyć, jak sobie poradzimy. I z tego co widzę, to ją polubili to bardzo. Jego nie aż tak mocno, chociaż też ma jakiś tam swój urok to wszystko. Więc on niestety piąte miejsce, ale ona pierwsza, więc jej, udało się. Mamy coś. On niestety smutny. Wielsz rating. Czyli ocena wioski. Im szybsza ocena twojej wioski, to tym lepsze konkursy. Bardzo się pojawiają, okej. I dostaję więcej receptur do kupienia. Okej. Dostaliśmy dużo. On niestety jest smutny, ale tak. Dostaliśmy dużo rzeczy i... nowego nie możemy. Może z czasem. Aaa, dopiero pół gwiazdki. Ciekawe. Ale dobra, nie przejmujmy się tym w takim wypadku. Tylko wyruszajmy. Udało się przygotować. Stajnie też gotowe. I w sumie może jeszcze tak na zakończenie. Nie powinienem, ale zróbmy jeszcze jeden wisiorek. Ten ma 9 życia. I 9 w obronie fizycznej, więc... zobaczmy, jak to wychodzi na wisiorku naturalnie. Okej, 4 i coś. Czyli losowe efekty. Dobra. Niech będą jeszcze 2 wisiorki w sumie. Może zrobimy coś lepszego. A może nie. Dziewięć i 6 obrażeń naturalnych, a tutaj 4 i 18 na krytyka. Powiedzmy, że to dostanie ona. A to, no to miałbym sprzedał, bo nie wydaje się aż takie potrzebne. Dobra. To teraz ponownie trzeba jeszcze to zrekompensować przy życiu spa, nawet jeśli to jest niewielkie, bo wręcz w wysokości tylko jednej sztuki złota. I wyruszamy! Jej, najlepsza część rozgrywki, obserwowanie jak bohatery idą zbierać metal. Bo tak, ostatnia klątwa metala pewnie jeszcze nie przeszła. A jak nie przeszła, to super. I wow, to niezłe obrażenie robi. Ale co dziwi, dostała jakąś super brońkę. Więc tak. Delikatne farmienie tego, pokrawcenie i proszę, jak się sytuacja odmieniła magicznie. Oczywiście dobrze otrzymać obrażenia i... okej, ona naprawdę jest zabójcza dla tych wrogów. Ja mówię, wiecie, to będą różne sytuacje, ale... nie, ona po prostu tutaj koksi. Wow. Delikatne zmiany, a już... już tak. Jeszcze bym tylko lepszą broń i byśmy mieli spokój. Oczywiście pewnie tylko do momentu spotkania bossa, bo potem byśmy ginęli. To tak masakrycznie. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki co jest dobrze i nie ma co zapraszać, smucić się i w ogóle. Może, że w ogóle dajemy radę. Więc tak, i o nie, zatkał za 13. Dziab? Za 100... czekaj, za 100 coś? Tak, za 100 coś potrafi dziabać. Proszę. Chociaż najczęściej dziabie za mniej. No, potrójne, tak, oczywiście musiała potrójnie się podpalić. U, coś się dzieje? Są od nas 5 desek w zamian za... znaczy w prośbie, żeby naprawić rzeczy w spa, bo jacyś pijacy wczoraj zepsuli. Pomożemy mu, czy nie? Dobra, czemu nie?
Aha. Fajnie. I ty wiem, że mogą przetłumaczyć, ale... Powiem wam szczerze, nie chce mi się. Ja jestem leniem śmierdzącym. Jestem tego jak najbardziej świadom i... Nie ma nawet co wymyśleć ponownie. Heal, zarobimy więcej niż tracimy. Na wyprawę. I tam za chwilę pójdziemy może... wykrafcić nową dzidę czy mieczyk. Nie, powiem szczerze, nie wiem jaka jest różnica między dzidą a mieczem. Poza tym, że miecz wymaga chyba więcej metala, mniej drewna. Więc ta, chyba ewentualnie nowego miecza zrobimy. Niech się gościu cieszy, nie będzie musiał nosić dzidy. Ale za to garnek na głowie będzie miał jeszcze przez dłuższy czas, więc no. Muszę przyznać, widzę, że ta gra ma mieszane mocno opinie. Niektórzy ją krytykują mocno, inni mówią, że jest dosyć przyjemna czy coś. I szczerze powiedziawszy, nie wiem skąd się ta cała różnica bierze. Aż taka wielka w zdaniach, bo według mnie gra jest przyjemna. Owszem, może tam potem więcej grindu będzie i innych takich rzeczy. A. Wydałem tyle drewna, że już nie mogę tego wykraścić. Szkoda. No cóż. No cóż. No to jedziemy na jeszcze jedną wprawę. Jeśli zdobędziemy wystarczająco drewna, to wykrafcimy miecza przed bossem. Jeśli nie, to... Miejmy nadzieję, że bossu nas nie zabije w takiej konfiguracji. Jednak to byłby żal. Wiecie, tak przegrać. Żal, zgrzytanie zębów, smutek, płacz. Po prostu sad... Failing music i te sprawy, czy w sumie sad Airhorn, bo zawsze... Taka ciekawostka, jeśli już chodzi o takie memiczne dźwięki, to wolę sad... Music, tą taką czy smutną muzyczkę, co oryginalnie była na skrzypcach w wersji Airhorn. Może łatwo wyszukać, bo ona jest jakoś, nie jest właśnie jakoś szczególnie ukryta, nic. Ale nie będę tutaj bezpośrednio linkowo ani puszczał, bo nie wiem jak tam prawami autorskimi. Niebezpieczna sytuacja. I co tu dostaliśmy? Prosta kusza 2. Czyli zdobyliśmy schemat na ulepszenie kuszy. I... lokalny konkurs. Warto byłoby spróbować, ale tak. Jakie wymogi ma ta kusza? Łocie. Wysokie. Trzeba będzie wykrafcić za jakiś czas. I co, mamy wystarczająco? Mamy. Dobra. 10.32. Tutaj miałem jakieś dosyć dobre obrażenia, bo 24, ale... Kto wie, może nawet się uda coś lepszego zrobić. Sądząc po kolorze, to niekoniecznie. 11. To tyle by było z tego. Wow. Ale co to drogie jest. Więc tak. Nie jest może najgorzej. I dobra. Dobra, wysyłamy ich w takich wersjach. Wysyłamy tym razem na lokalny konkursik. Widzę, że dużo się nie różni, tylko nazwa. Nazwę zmienili, ale poza tym to jest chyba to samo. Nie wiem, może jest odrobinę więcej prestiżu w tym wszystkim. O, w ogóle to jest takie dziwne, bo co moi dostają lajka, to od razu też leci lajk na takie czerwone, żeby to skontrować. Dziwna sprawa. Chociaż nie, dobra, dostałem też sporo lajków. Ciekawa sprawa. Zobaczymy jak to wyjdzie. I swoją drogą łapówki stały się droższe na tym konkursie bezpośrednio. Ale i tak wydamy ich trochę, bo ja chcę tutaj wygrać, chociaż to trzecie, czwarte miejsce. Dobra, nie potrzeba mi tak dużo. Wiem, że mogę przeoszczędzić, bo teraz dam bardzo dużo, ale dobra, mamy pierwsze dwa miejsca, więc... Skipowałem, pewnie jesteśmy tak pod kreską, ale 25 reputacji, 50. No i mnóstwo materiałów. A nie, wyszliśmy na swoje. Nieźle. Nieźle. Tak, nawet nie sprawdzając tego, co najlepsze. Za 900 bym swoją drogą mógł mieć kolejną postać. To prawda, trzech na wyprawę nie mogę wysyłać, ale... Może warto byłoby niedługo pomyśleć o zdobyciu trzeciego gościa. I co, trening tutaj na poziom z 500. Może? Nie. Na razie nie będę tego wszystkiego robił i... Można albo przechodzić
lasy, albo bezpośrednio na bossa. Zaryzykujemy z tym bossem. Chociaż obstawiam, że nawet jakbym kliknął normalnie fight, to i tak bym trafił na bossa. Więc tak, no. Wiem, że mogłem craftić dalej, żeby nie było. Jestem tego świadom, ale stwierdziłem, że nie. Niech się dzieje, wola celi i w ogóle 300 zł w zamian za coś, tak? Aha. Dobra, dostaliśmy po jakieś zwykłe spodnie. I ogólnie tego nie czytałem, bo to powiem wam szczerze, to było już ostatnio. To jest po prostu oferta, dawaj mi 300 monet, dostaniesz coś fajnego. I ostatnio muszę przyznać, super ofertę mieliśmy. Tutaj nie wydaje mi się aż taka dobra. No okej, zawsze jakieś spodnie będą, jeśli dostaniemy kolejnego towarzysza przygody. A szczerze powiedziawszy, jeśli to przeżyjemy, wyleczę ich już naturalnymi metodami, czyli czytajcie kościół. Znaczy, nie pójdą do kościoła się leczyć, tylko właśnie czytajcie bez kościoła. Co to była za muzyczka na początku? No ale wracając. I rekrutujemy trzeciego towarzysza. I już widzę, że on ma bardzo dużo życia. I bije dosyć mocno. Ale dobra, mają miksturki. Największa zaleta. Nie, dobra, na easy go porobimy. Chyba, że ma jakieś super sekretne ciosy. Po prostu w rękawie. Nie wydaje się i... koszula milicji Twika oraz nowy jakiś ekwipunek Hunter's Jacket. Wcześniej był Scout, teraz jest Hunter. Relax, Kila też dostaniecie. Close. I gildia dwójka, biblioteka oraz nowa lokacja. Dobra, więc uwaga, czytamy, co on powie. A nie, jest scenka. Advisor sulked in the palace dungeon. His brilliant plan had been foiled. To ogólnie nie będę czytał tych sekwencji, ale teraz postaram się jakoś tłumaczyć delikatnie. To jest niemożliwe! Głupi bohaterowie wyczyścili magiczny las. I zniszczyli moje genialne plany. Jestem taki zły. Nie! Jestem wściekły. Muszę coś zniszczyć. Teraz! Okej. Teraz lepiej. Poza tym mam plan zapasowy. Zniosłem... armię nieumarłych. W mrocznych ruinach. Już wygrali. Kiedyś na polu bitwy. Czy coś. Jeszcze trochę więcej praktyki i zmuszę ich do oblężenia pałacu. Tron będzie mój. Ej, wybaczcie, tak się zagubiłem, ale to jest standardowe. Co do cholery? Ten szczur był moim obiadem. Zagrożenie odchodzi jutro, a ja jestem teraz głodny. No i nie powinienem czytać kota, bo on mówi, ale dobra. Zwycięstwo! Przy okazji... Znaczy zwycięstwo, chociaż ludzie króla nie odnaleźli skrzyni z... garniakiem prapradziadka naszej... jego wysokości. Ale twoje dokonania będą zapisane w szlacheckich kronikach. Ciągklewskich kronikach. I mamy questy. Potrzeba więcej bohaterów. Ulepsz gildię jedynkę. Jak możesz zauważyć, nie mamy zbyt dużo miejsca w naszej wiosce. Proponujemy, żebyś ulepszył efektywność obecnych budynków. Zaczynając od gildii. Okej. I co tu jest potrzebne? Okej, 4 nowe deski. I teraz tak, rodzinna pamiątka. Moi sąsiedzi przynieśli mi jakąś straszną zbroję. Chodzili, że to jest jakaś rodzinna pamiątka. I prosili, żebym je naprawił. Nie masz może trochę starożytnych płyt? Okej, czyli nowe materiały, super. I eksterminacja szczurów. Zabij 5 szczurów. Aha. Widziałeś tego... wypchanego... szczura
ścierwojada nad moim kominkiem. Oj, chłopcy przynoszą... Aha. Po 3 szczury naraz. I to bez spocenia się. A co z tobą? Czy masz cokolwiek, czy możesz pochwalić? Dobra, czyli będziemy musieli się zająć szczurami jakimiś. I tak dalej, a zanim coś, to jeszcze zobaczmy w ogóle, co tu mam nowego. Hunter Jacket. Mroczna skóra. Słaba esencja. Łzy ducha. O! I pasożyt... I rządu pasożytniczej osy. Albo szerszenia to było, osa albo szerszeń. Nie, wasp to był szerszeń, tak. Dobra, tutaj możemy zbudować... bibliotekę. I to jest jakaś maska ośmiornica była. Co tu jeszcze mamy? Wiara w ludzkość. Rodzina z sąsiedniej wioski. Aha. Spaliła swój dom w głupim wypadku. Teraz przyszli, błagając do naszej wioski, bo zostali wygnani z nich. Może powinniśmy mi dać trochę pieniędzy, by zbudowali dom w naszej wiosce. A może powinniśmy po prostu odgonić tych brudnych żebraków. Dobra. Jest to trochę dużo, ale to zrobimy. 6 jakichś lepszych miksturek. Fajnie. Idealnie się wcalili w naszą społeczność. By tobie podziękować, przynieś nam trochę wysokojakościowych miksturek leczniczych. Super. Jej. I tak, potrzebujemy teraz dużo nowych desek i innych rzeczy. Wiesz, że tu bardzo będzie ciężej. I pola bitwy oraz starożytne ruiny. Dobrze, czyli mamy teraz dwa miejsca, do których możemy iść. Tu od pociągu do 3 do 24. Okej, okay, dobra, to trochę dużo będziemy tu łazić. Od czego by zacząć? Pole bitwy czy ruiny? A pójdźmy na pole bitwy. Tak. Chcemy będą ruiny. O, aha. I to coś dużego, to był szczur. Jej, biłem za 80 parę. Okej. Okay. Kiepska sprawa, ale tak jakoś sobie może porodzimy. I żelazo tu mają. Bawełnę. I inne drewno, z tego co widzę. Mam nadzieję, że wyprawa zakończy się sukcesem. Wiecie, nie chciałbym tutaj inąć. Co to jest? W ogóle. Okej, czyli widzę, że już odporność na mroczne obrażenia może tu być konieczne. I na obrażenia naturalne. Mroczna skóra, okej, czy z czegoś takiego mamy tą mroczną skórę, super. Tak, zdecydowanie, na te obszary musimy mieć lepszy sprzęt i... Dobra, czyli to był ghoul. Szpony ghoula. Aha! I to coś, co nam przyzwał... Możemy spotkać tutaj od... po prostu. I Ancient Plate z tego wypada. Aha. I w ogóle, zobaczmy może opisy. Dobra, to było. Nie zdążyłem. Trudno. Konkurs jakiś jest dostępny. Konkurs dla nielokalnych. My jesteśmy lokalni, więc chyba nie powinniśmy móc. Dobra, mamy tu małe jakieś rzeczy. Nie potrzebujemy relaksu, nie potrzebujemy niczego. Tak, zdecydowanie. W ogóle jestem głupę klama. Tak. O, chociaż... to ma mniej obrony. Ale dobra. I tak to dam. Czemu nie? Te spodnie? Tego co widzę nie są już takie złe, ale nie. I dobra. Jeśli mamy bibliotekę zbudować, potrzebujemy więcej tych drewian. Jeśli mamy cokolwiek zaliczyć, potrzebujemy więcej jakichkolwiek innych rzeczy. Sobie wszystko się tam rozbija właśnie od drewna. Dobra. Nie będzie łatwo, ale spróbujemy. A póki co idziemy do ruin. Chcę zobaczyć, co się kryje w ruinach. Wiecie, czym to się różni tak naprawdę jedno od drugiego. Ale wiecie co, jak na razie to nie widzę żadnej różnicy. A nie, dobra, już jest coś. Okej, czyli są to całe chyba jakieś dziwne osy. No i na pierwszy rzut oka tak określim. I tak. Dobrze, myślałem. Tutaj są te całe osobodobne stwory. Przy okazji powinieneś chlać miksturę, a nie...
Dobra, i... To jest jakiś duch na żołnierzu? Ektoplazma. Jakieś inne rzeczy. A to co znowu? Nie jest najwytrzymalsza, więc okej. Ale dobra, widzę, że te lokacje mają całkowicie innych mieszkańców, i co? Wyniki super, leczenie czy coś, nie. Ale tak, poza tym materiały są bardzo podobne. Przepraszam bardzo, czemu nie mogę tam kliknąć? Dziwne. Dobra, mniejsza z tym, zbudujmy po prostu gildię dwójkę. O proszę, każda drużyna może mieć po dwóch bohaterów, okej. Myślałem, że skoro jest... W ogóle patrzę, konie na balonach on dostarczyli. Skoro będzie taka sytuacja, to będzie teraz... inaczej to wyglądało, wiecie, po jednym w coś, a tutaj dwóch na każdym. Dobra, a teraz zobaczmy. Ulepszony budynek idealnie wpasuje się w krajobraz. Teraz gildia pozwoli ci wysłać dwie grupy do innych miejsc w tym samym momencie. I jednocześnie też podwyższy status naszej wioski. Brawo! Wiedza to potęga! Zbuduj bibliotekę. Czy wiesz, co jest nie tak z twoimi wioskowiczami, tak? Osadnikami, mieszkańcami wioski i tak dalej. Wszyscy są kompletnie niepiśmienni i nie potrafią czytać. Buduj bibliotekę. Będziesz mógł tam prowadzić badania i otworzyć wiele nowych okazji. A tutaj co mamy? Pomóż ze zbiorami. Szczotkiewki nie rosną. I obawiam się, że nasze świnie nie miały nic wspólnego. A czy nasze świnie nie będą miały nic do zjedzenia przez zimę? Będziesz musiał podjąć decyzję dotyczącą naszej ścieżki tej farmerskiej i ekonomicznej. Czy puścisz więcej ludzi w pole? I czy w ogóle zrezygnujesz z hodowania rzodkiewek i zaczniesz hodować cukinię? Okej, to ciekawa sprawa. Wiecie co, nie wiem, ale może bym wybrał to, co osobiście bardziej lubię. Pójdziemy w rzodkiewki. O, to była totalna porażka. Wysłaliśmy więcej ludzi, by zajęli się farmą, ale pogoda zrujnowała wszystko. Prawie nie zebraliśmy żadnych rzodkiewek. Chyba będziemy musieli kupić rzodkiew z sąsiednich wiosek. Czyli to była zła decyzja. No, trudno się mówi. Przy okazji, nadal nie mogę budować biblioteki. Więc dajcie chwilę, zresetuję grę. No, dobra. Już chyba działa, więc... Build. I co tym razem dostaliśmy? Poza tym, że będzie złoto. Znowu coś. Whiskey and catnip. Whiskey is bad for your health. Meanwhile, an unexpected visitor is about to appear in the village. Okay, dobra. Coś wspaniałego musi się wydarzyć w taki piękny dzień. Dziwne, ale te. O. Puste. Jaka szkoda. Nie rozumiem tego. Trzymam się kiedyś zająć coś, ale nieważne. Nie mam lustra, ale jestem pewny, że jestem największą pięknością we wiosce. Stary człowieku, czy masz może lustro? Nie, moja dziewczyno, nie mam lustra. Czy możesz powiedzieć, czy to jest ta... wspaniała wioska? No, dom, dom tych, którzy szukają garniaka króla. Nie wiem, ale uważam, że to może być ta wioska, coś. No dobra. Jestem podróżującym mędrcem.
Przybyłem tu, by oferować swoje umiejętności w czasach problemów. O, jesteś w odpowiednim czasie. Możesz powiedzieć, która suknia najbardziej pasuje do mojej przypinki na włosy czy coś? My dear cat. Valuable knowledge about what? Polyphonic farts? dziwne, ale okej. Zgodnie z tym, co mówią twoi wowińcy, prawdziwi bohaterowie idą i walczą, a nie siedzą wokół i czytają zakurzone księgi. Nonsens. Prawdziwi bohaterowie siedzą w kancelarii, dokładnie w tym momencie. Aha. Napisując nasze kontrakty i Octopulec? Nawet nie wiem, co to jest Octopulec. Może to jest coś związanego z kałamarzem czy coś? Ale do mniejsza. Starożytne sztuki. Oho. No, cel? To są... Naucz się absorpcji esencji w bibliotece. Dostaniemy za to sklep magiczny. Twoi bohaterowie będą potrzebować każdej pomocy, jaką mogą dostać, jeśli chcą dorównać królewskim rozkazom. No a co może być lepszą pomocą niż magia? Na samym początku zbadaj absorpcję esencji w bibliotece. Okej. Absorpcja esencji 30 sekund 150 zł. Łoczy, czy to jest takie delikatne drzewko? Coś? Ale to będzie trwało, ale dobra. Wiecie co? Wyślę te badania. Ale tak, na tym zakończymy już odcinek, bo mamy pół godziny. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym epizodzie może poznamy sztukę czarodziejstwa. Nawet na pewno, skoro dostaniemy sklep magiczny. I tak, powiem szczerze, mój plan następny. Kolejne postacie, co najmniej dwie. I dużo, ale to bardzo dużo nowych przygód i różnych okazji, by dalej delektować się grom Swag and Sorcery. A teraz już tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i do zobaczenia już za dwa dni, więc trzymajcie się. O proszę, nawet co aktywowaliśmy. No i hej, hej.